tej chwili bufor, zabudowa bufora wygląda w ten sposób. Tutaj już reszta jest ocieplone. Około tutaj 12 cm tych różnych warstw, pianki, folii bąbelkowej, folii aluminiowej. Tu jest konstrukcja zrobiona z kantówek chyba 5×10. To reszta będzie tutaj zasypane. Zasypane to będzie granulatem styropianowym. No i zabudowane później płytami. Te białe rurki to są czujniki do temperatury, które tam wchodzą w kapilarę. No i tutaj jedyne co wymieniłem na tym etapie, to ten zawór mieszający. Tutaj wcześniej był, z tego co pamiętam, ATM. On miał 1,6 kVS, no ale przy spadku ciśnienia 1 bar, no i po prostu to nie wyrabiało. Tutaj mamy taki wymieniony SAB. On ma 4 metry sześcienne. Tutaj jeszcze sterowanie nie jest zrobione, na razie jeszcze kable wiszą, ale już czujniki są popodpinane. No jeszcze co prawda nie wszystkie. A tutaj mam taki sterownik do kotła. Zrobiłem, to jest termostat, który z piekarnika, bodajże on jest na czopuchu założony w kotle. I drugi do pompki od ładowania bufora od pieca. No on jeżeli tam na powyżej 85 wzrośnie, no to wtedy załącza pompkę. A ten drugi załączają, jeżeli temperatura tam wzrośnie około 100 stopni na czopuchu. Pompa na grzejniki, nie ma na razie żadnego sterowania, po prostu cały czas sobie chodzi. Tutaj mam ciepłomierz, opowiem chyba w następnym filmiku, jak to moje to zużycie wygląda. No i co tutaj jeszcze, tutaj taką zabudowę, zabudowałem tą część. Tak to wygląda w tej chwili. To jeszcze nie jest zakończone, to w fazie wszystko roboty. Tych naczyń miałem bodajże chyba 6 albo 7, teraz jest 10. Dopiero w tej chwili wszystko jest tak, jak powinno, ciśnienie wzrasta. Tutaj CWU, no to jest sterowanie przez termostat, który jest w tym bojlerze. No i tak, tutaj do pompy ciepła taki wymiennik mam zrobiony. To w sumie 3 wymienniki są. No to jest urządzenie. Jeszcze co prawda nie jest podłączone finalnie, ale już było testowane. Pompa ma 12 kW. Na tą chwilę tak około 9-10 przy temperaturach w granicach 0 stopni. Ale jeszcze to do dopracowania. Tutaj są sterowniki, które dopiero niedawno zrobiłem. One jeszcze nie są podłączone, ale takie obudowy z komputera gdzieś kupiłem. Jest tam sterowanie w środku, co prawda jeszcze nie jest wszystko podpinane, no ale już ogólnie zamysł taki, jaki ma być. Tam idą czujniki na zewnątrz, to na razie wszystko tam jeszcze leży. No i tutaj jeszcze też nie jest pokończone, tutaj taka zabudowa, kable wszystkie będą. No i to takie będą drzwiczki rewizyjne, tak żeby te kable tam można było jakoś pochować. I tutaj jeszcze mam grzałkę elektryczną 4,5 kW, którą już w sumie ona działa. Jest tam wzięte z jednego czujnika temperatury z bufora chyba środkowego. Po prostu załącza, jeżeli temperatura spadnie poniżej tam 60 stopni, to on załącza. Tutaj podgląd mamy na te czujniki, które są tam w buforze. Tutaj pokazuję, można sobie to rozwinąć. Naładowanie bufora tu od T1 to najniższa temperatura do najwyższej. W tej chwili tak gdzieś do około 85 ten bufor ładuje. Jeżeli piecem, bo jeżeli pompą ciepłą, to tak 45 to max. Ile tutaj mi się mieści energii? No z tego co tutaj mierzyłem ciepłomierzem, no to wychodzi, że jeżeli tam jest 38 już w buforze, no to tak do 85, jeżeli go naładuję, no to jest około 150 kW. No. Wystarcza mi ten bufor u mnie tak gdzieś na 2 dni. Co prawda niecałe przy tych temperaturach, no teraz może nawet trochę więcej, ale jak te mrozy były, no to tak 1,5 dnia, no to co prawda jest duży,
Zużycie domu to jest tak, waha się od 60 kWh na dobę do nawet, kurczę, 90. Także trochę dom jest nieocieplony, no i jest trochę pobór. Tam tutaj dopiero robię sobie to w grafanie. Te czujniki jeszcze co prawda nie jest wszystko tak zrobione jak ma być. To można sobie podejrzeć różne temperatury. Zasilanie na grzejniki idzie około 40, no, do 43 stopni, tak się waha, powrót 36. Tutaj jeszcze mam podgląd chyba ciepłej wody użytkowej, też jest czujnik. No i tak to wygląda na tą chwilę. Sterowane to jest przez Domoticza. To taką wizualizację mam, ale też jeszcze wszystko to jest tak na etapie robienia. Tutaj mam załączanie grzałki. No i tu jest termostat na 60 stopni ustawiony. No i cóż, tyle. Po prostu ja jestem zadowolony. Jedyne jeszcze co muszę zmienić tutaj, no tu jest grzałka właśnie, żeby ją można było tam, nie wiem czy będzie widać, wykręcić. Jeszcze muszę dołożyć tej rzeczy, którą nie mam, to jest separator powietrza, który za kotłem muszę dołożyć, bo lubi się tam przypowietrzyć. O pompie ciepła to może zrobię kiedy indziej. Potem wszystko jak to wygląda w środku i jak to będzie sterowane. Od są wymienniki do tego, te rurki to też niby wytrzymują. Zobaczymy jeszcze jak to będzie 60 stopni, a nie właściwie nic się tutaj nie działo. Ciśnienie, on tak waha się. Nie wiem czy tam będzie widać. Po prostu rośnie maksymalnie tam do 1, bo 7 bara. To jest wszystko. No i tyle, cóż to takie pomieszczenie się, taka kotłownia zrobiła. Będzie to zamykane. No i tyle na razie. Jak coś tutaj zabuduję, to też tak nie mam czasu za bardzo, tak po pracy trochę się robi. Dobra, dzięki.